Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. W Sopocie, przed chwilą widzianym, na termometrach minus 2 stopnie. Najzimniejszym miastem w Polsce teraz jest Zamość. Tam trzyma 6-stopniowy mróz. A ciekawostka jest taka, że najcieplejszym punktem na mapie Polski w tej chwili jest Kasprowy Wierch. Tam na termometrach 6,5 stopnia powyżej zera. To dlatego, że górą płynie cieplejsze powietrze. Mamy wiatr południowy, w górach jest silniejszy. Te porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę tam na szczytach, więc na dole przy ziemi, zmrożonej ziemi trzyma większy mróz, jest chłodniej niż wysoko na górskich szczytach. No to zobaczmy, co przyniesie ten dzień. Pogodny będzie, bardzo pogodny miejscami na zachodzie i w centrum. Zobaczymy czyste, błękitne niebo. Trochę więcej chmur miejscami na wschodzie czy na północnym wschodzie, ale co ważne, nigdzie nie powinno padać. Teraz natomiast uważajmy na mgły. To są mgły z szadzią, głównie w północnych regionach. Miejscami ograniczają widzialność do 100 czy 300 metrów. No i ta szadź też powoduje, że nawierzchnie mogą być śliskie. To jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. Różna bardzo. Najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej w zachodnich i południowo-zachodnich regionach. Co przyniesie druga część dnia? Na termometrach będzie wiosna na zachodzie Polski. 12-13 stopni. Niewykluczone, że lokalnie na Dolnym Śląsku czy na ziemi lubuskiej przy granicy będzie stopień cieplej. Natomiast najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie, tam 4 stopnie powyżej zera. Bardzo dużo pogodnego nieba, ale najwięcej słońca dzisiaj w zachodnich i południowo-zachodnich województwach. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy faktycznie nadal w górach. Ciśnienie bez większych zmian, wysokie na warszawskich barometrach. Zobaczymy 1012 hektopaskali. Co do gór, to jeszcze muszę dodać, że w Tatrach utrzymuje się 3 stopień zagrożenia lawinowego, natomiast w Beskidach, Bieszczadach i w Karkonoszach 2. No, ta temperatura z pewnością przyspieszy roztopy, więc obserwujmy poziom wody w rzekach, może się lokalnie podnosić, ale w tym kontekście pocieszający jest fakt, że nie ma opadów i do czwartku one nie będą się w Polsce pojawiać. W piątek trochę popada miejscami na północy i w centrum kraju. I jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście roztopów. Te nocne przymrozki też trochę będą je hamowały. To nas uspokaja. Do zobaczenia.